Cześć, z tej strony Maniek, to FIFA 13 z dodatkiem Road to World Cup. Dzisiaj gramy z Mołdawią na wyjeździe, na wyjazdach gra nam się bardzo dobrze, wygraliśmy wszystkie mecze wyjazdowe w tych eliminacjach, no i trzeba by było skompletować te zwycięstwa o mecz właśnie z Mołdawią. Sytuacja w naszej grupie jest prosta, musimy wygrać dzisiejszy mecz, no ewentualnie liczyć na przegraną Ukrainę, ale lepiej nastawiać się na nasze zwycięstwo. Skład Mołdawii, Namaszko, Bordian, Eporaano, Bulgaru, Armasz, Czebotaru, Josan, Iwanow, Gatkan, Dedow i Aleksiew. Polska w składzie Szczęsny, Piszczek, Glik, Perkis, Wawrzyniak, Dudka, Polański, Błaszczykowski, Mierzejewski, Obraniak i Lewandowski. Dzisiaj przesądzi się nasza gra w barażach. Zapraszam do oglądania. Mołdawia, Polska 1-2. Wygrywamy mecz wyjazdowy z Mołdawią po bramkach Ludowika Obraniaka, a wcześniej jeszcze Roberta Lewandowskiego. W przeciągu 2 minut strzeliliśmy te gole. Dla Mołdawii strzelił Dedow. Jak się okazało, był to gol już honorowy. Wygrywamy i awansujemy do barażów eliminacji Mistrzostw Świata. Najlepszym piłkarzem tego spotkania był Robert Lewandowski, nasza największa gwiazda. W drużynie Mołdawii najlepszy był również napastnik Aleksiew. Oto statystyki tego spotkania.
mieliśmy zdecydowanie więcej strzałów. Oto jeszcze wyniki ostatniej kolejki tych eliminacji. Jak widzimy, Czarnogóra wygrała 3-0 San Marino, natomiast Ukraina no bardzo się sprężyła i wygrała 2-1 z Anglią, no ale to już nic nie pomogło, bo my wygraliśmy z Mołdawią. Oto zwycięzcy grup, sytuacja w innych grupach. Belgia wygrała w grupie A, Włochy w grupie B, w grupie C najlepsza była Szwecja. W grupie D wygrała Holandia, w grupie E Szwajcaria. Grupa F, tutaj zwyciężyła Portugalia. W grupie G najlepsza była Bośnia i Hercegowina. W grupie H oczywiście doskonale wiemy, że Anglia zdecydowaną przewagą wygrała grupę. I w grupie I najlepsza była Hiszpania. Francja poza mistrzostwami świata to jest olbrzymia sensacja. Zobaczmy pary barażowe. My zagramy z Czechami. Pierwszy mecz na wyjeździe. Iran zagra z Chile, Nowa Zelandia z Hondurasem, Rosja ze Słowacją, Słowenia ze Szkocją i Turcja z Niemcami. No, moim zdaniem najciekawsze będą mecze europejskie Turcji z Niemcami, no i Czechów z Polakami. Oto jeszcze statystyki w innych dziedzinach. Cristiano Ronaldo najlepszym strzelcem eliminacji z 13 bramkami. Dalej był Lapata, wysoko również Rooney z Anglii. No, strzelił przeciwko nam też parę bramek. Najlepsi asystenci Nani, Lewandowski po 6, Holmen ze Szwecji 5. Wysoko był również Rudowik Obraniak. Czyste konta, najlepszym pod tym względem był Joe Hart z Anglii. Dalej Neuer i Courtois po 6 meczów bez straty gola. Żółte kartki, tutaj wyrównana dosyć sytuacja. De Rossi, jest też Arbeloa po 4 żółte kartki w eliminacjach. Czerwone kartki, Kosnowski z Savalas i Rodriguez po 2 aż czerwone kartki. No cóż, to były eliminacje do Mistrzostw Świata. Zapraszam na baraże z Czechami. To byłem ja, Maniek. Cześć.